Dzień dobry. Nazywam się Przemysław Uczciwek, jestem mieszkańcem Skierniewic, a od kilku tygodni wolontariuszem łódzkiej ekipy teamu Szymona. Bardzo serdecznie Państwa witam. Serdecznie witamy kandydata na prezydenta, pana Szymona Hołownię. Witamy dziennikarzy. Oddaję głos panu Szymonowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że Przemek i lokalni wolontariusze postanowili nas gościć w Skierniewicach. Spotykamy się na tym rynku, o którym już słyszała i który widziała cała Polska, który został kompletnie zabetonowany przez poprzednie władze Skierniewic. To jest przykład tego, czego w miastach dzisiaj nie powinniśmy robić. I być może tych 10 lat temu tego nie wiedzieliśmy, ale dzisiaj to już wiemy z pewnością, że potrzebujemy dzisiaj absolutnie każdego skrawka ziemi, również w miastach, po to, żeby woda mogła spokojnie w glebie pracować, żeby te stosunki wodne nie były zaburzone, bo jak akurat w Skierniewicach dobrze wiecie, sytuacja z wodą potrafi już dzisiaj w Polsce, w niektórych miejscach być naprawdę dramatyczna. To, co działo się w czerwcu ubiegłego roku tutaj w mieście, te niedobory wody, które dotknęły tylu mieszkańców, to będzie rzeczywistość naszych miast, mniejszych i większych, w ciągu najbliższych dziesięcioleci praktycznie codzienna. Województwo łódzkie i w ogóle te tereny są w szczególnej sytuacji ze względu na sytuację hydrogeologiczną, ze względu na specyficzne warunki. Od 60 do 90% województwa jest zagrożonych suszą rolniczą. Susza, występują tu wszystkie, zresztą teraz to już w całej Polsce, wszystkie cztery rodzaje suszy, bo i rolnicza, i hydrogeologiczna, i meteorologiczna, i hydrologiczna. Wszystkie rodzaje suszy są i one będą dewastowały i polskie rolnictwo, ale też i po prostu utrudniały nam w sposób doskonały życie. To czas na to, żeby się zastanowić nad tym, czy polskie państwo jest gotowe, żeby zacząć myśleć o wodzie jako o czymś, co jest w dzisiejszych czasach cenniejsze od ropy. Bo jest cenniejsze od ropy. My jesteśmy w stanie nie pojechać, my jesteśmy w stanie nie zrobić pewnych rzeczy, które pozwala nam zrobić choćby ropa naftowa czy złoto, ale bez wody nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Po prostu biologicznie wyginiemy. Ta susza będzie się pogłębiała, te susze obserwujecie tutaj, obserwujecie ją choćby w okolicach Bełchatowa. Są podejmowane pewne działania, ale one są podejmowane za późno. Ja mówię wyraźnie, że jako prezydent Rzeczpospolitej ekologię, środowisko, kwestie wody uczynię jednym z pierwszych priorytetów. Pierwsza rada gabinetowa, o ile nie będzie oczywiście jakichś innych nadzwyczajnych sytuacji, poświęcona właśnie będzie sytuacji związanej z suszą, z brakiem wody i temu, co zrobić, żebyśmy za 5 czy 7 lat mogli uczciwie spojrzeć w oczy naszym dzieciom i powiedzieć, że nie zostawiliśmy ich w sytuacji, w której rano, żeby się umyć, będą musiały kupować sobie wodę na jakiejś internetowej aukcji. Litr, 2 albo 3 litry. Polska ma dzisiaj warunki hydrologiczne takie jak Egipt. Są w Łódzkiem takie powiaty, w których padało tyle, ile w Maroku. Wiecie doskonale, że mamy 3. rok suszy w Polsce. Padało bardzo mało, mało śniegu, mało zostały zasilone grunta w wodę. Będziemy mieli po prostu tragedię, jeżeli nic z tym nie zaczniemy robić. To jest coś, nad czym nie można przechodzić już dłużej do porządku dziennego, a prezydent powinien zacząć zajmować się tymi rzeczami, które wreszcie realnie dotyczą życia Polaków. Nic nam nie przyjdzie z obserwowania przez kolejne lata walki Platformy z PiS-em, jeżeli nie będziemy mieli wody. To są te rzeczy, o których ktoś musi zacząć wreszcie głośno mówić. Woda jest naszym skarbem i kto jak to, ale skierniewiczanie, którzy mają przecież u siebie Instytut Ogrodnictwa, którzy tym żyją od lat. Pamiętam moją babcię, która zaczytywała się w publikacjach wydawanych właśnie tutaj, bo była zapaloną posiadaczką działki rekreacyjnej i sadziła, hodowała, pielęgnowała rośliny, korzystając z wiedzy tutejszych specjalistów, która wtedy była bardzo dostępna. Kto ma o tym wiedzieć, jak nie wy? Ja bardzo chętnie jako prezydent przyjechałbym tu we wrześniu na święto kwiatów, owoców i warzyw i mam nadzieję, że przyjadę tutaj do regionu, w którym po pierwsze rolnicy otrzymali suszowe, a przecież znaczna część z nich tego suszowego za ubiegły rok jeszcze nie dostała. W tym roku sytuacja nie będzie lepsza. Ale też będę mógł wam powiedzieć, że zaczęliśmy wreszcie w Polsce myśleć poważnie o tym, żebyśmy w perspektywie pokolenia, a nie kadencji, zatrzymali postępującą suszę i pustynnienie naszego kraju. Jest ze mną dzisiaj
mój doradca do spraw środowiska, do spraw ekologii, szef tego zespołu, Krzysztof Bolesta. Poproszę go teraz o zabranie głosu, o kilka słów. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło jest być tutaj w Skierniewicach. Muszę powiedzieć, że z Szymonem pracuje się tak dobrze, że wszystkie materiały, które mu przygotowujemy, on bardzo szybko je wchłania i później nie mamy już zbytnio wiele do dodania. Ale ja chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że oprócz tego, co się dzieje w miastach, w miasteczkach, to co widać, czyli ta susza, której doświadczyliście w Skierniewicach w zeszłym roku, oprócz tego ta susza dotyka też wsi. Pamiętajmy, że w zeszłym roku ceny żywności wzrosły o 5%, właśnie głównie z powodu suszy. W tym roku tylko w marcu wzrosły już o 8%. Wszystko wskazuje na to, że ta susza w tym roku będzie jeszcze bardziej dotkliwa, jeszcze bardziej nas dotknie. 8 województw jest już na liście tych, które mogą mieć problem z dostępem do wód powierzchniowych. A tak naprawdę łapiemy bardzo mało tej wody, która spada do nas w postaci deszczu. Tylko 6%, około 6% łapiemy jako retencję. Wszystko inne po prostu spływa do Bałtyku, nie jesteśmy w stanie wykorzystać tej wody. Hiszpanie, którzy mają też nie za wesołą sytuację hydrologiczną, łapią 40%. I tak naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby lepiej przygotowywać się na te susze, które będą co roku coraz bardziej dotkliwe. Dlatego, że susza jest skutkiem zmian klimatu, które w Polsce ciągle większość polityków uważa za żart. Także mam nadzieję, że wreszcie w Polsce będzie prezydent, który weźmie te kwestie na poważnie i zajmiemy się walką ze skutkami suszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Krzysztof. Taka powinna być właśnie prezydentura na XXI wiek. Nie partyjna, ale zielona, ale solidarna, ale demokratyczna. Nie potrzebujemy dzisiaj, jak powiedziałem, kolejnych partyjnych wojen. Potrzebujemy czystego powietrza, bo z powodu zanieczyszczenia powietrza ginie rocznie kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. Potrzebujemy wody, potrzebujemy ziemi do tego, żeby móc ją uprawiać i pozyskiwać dostępną dla wszystkich żywność. To są te priorytety. Dlatego zapowiadam, że jako prezydent, i zapowiadałem to wielokrotnie, będę stosował zasadę zielonego weta. Będę wetował każdą ustawę, która będzie pogarszała podaż wody w Polsce, która będzie pogłębiała kryzys wodny, który w Polsce mamy, kryzys suszy, który w Polsce mamy. Będę wetował każdą ustawę, która będzie oddalała nas od celu, który wyznaczyłem w naszym programie, a więc dekarbonizacji i neutralności klimatycznej Polski w 2050 roku. Będę wetował każdą ustawę, która będzie traktowała środowisko naturalne, od którego zależymy i którego częścią jesteśmy, tak jak traktuje je obecna władza. Czyli jako coś, co należy wykorzystać i porzucić. I co będziemy mieli po prostu jeszcze na lata i na pewno nam wystarczy. Nie. My musimy zacząć traktować to środowisko rzeczywiście jak skarb. Musimy odejść od faraońskich pomysłów i projektów przekopywania Mierzei Wiślanej za 2 miliardy złotych, podczas kiedy nie ma na wypłatę suszowego dla rolników. Musimy wreszcie zastanowić się nad tym, czy sensowne jest w XXI wieku, kiedy wiemy o naszej przyrodzie to wszystko, co wiemy, meliorowanie rzek pod żeglugę śródlądową, zamiast pozwalania im, aby płynęły naturalnym rytmem, aby meandrowały, aby ta woda jak najdłużej pracowała w gruncie, aby jak najdłużej pracowała w naszym krajobrazie i zostawała z nami, bo jest cennym skarbem. Tak jak powiedział Krzysztof, jeżeli pozwolimy jej szybko spłynąć naszymi zmeliorowanymi rzekami, zamieni się w wodę słoną, której nie będziemy mogli już normalnie skorzystać, będziemy musieli ją ewentualnie później wielkim kosztem odsalać. Prezydent musi być w tym względzie stanowczy, a więc instytucja zielonego weta, a więc wspieranie wszystkich programów proretencyjnych, wspieranie nie tylko przy użyciu metod legislacyjnych, ale też przykładu. Prezydent dysponuje kilkoma nieruchomościami w całej Polsce, jego kancelaria. Każdy z nich powinien stać się wzorcowym przykładem małej retencji. W każdym z nich powinno się pokazywać, jak dzisiaj można na poziomie gospodarstwa domowego zarządzać wodą. Prezydent powinien być w tych wszystkich miejscach, w których rolnicy sami biorą się za to, co powinno być dawno zrobione, a więc robienie zalesień śródpolnych, a więc odbudowę naturalnego krajobrazu zniszczonego często przez rolnictwo przemysłowe.
My potrzebujemy dzisiaj zupełnie innego myślenia o środowisku. A jeżeli chodzi o kwestie instytucjonalne, to naprawdę trzeba jak najszybciej znowu zwrócić samorządom wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, bo ten pęd do chorej centralizacji wszystkiego, do budowania wielkich narodowych instytucji, wielkich narodowych lotnisk. Za chwilę będziemy słyszeli może o wielkich narodowych centralnych postojach taksówek jeszcze i jeszcze jakichś innych pomysłach, które zostaną wymyślone. Od tego trzeba odejść. Wspólnoty lokalne najlepiej wiedzą, co się u nich dzieje i najlepiej wiedzą, jak zarządzać środkami tak, żeby przetrwać i żeby budować w tym coraz trudniejszym czasie. XXI wiek to nie jest czas dla partyjniaków, którzy będą brali się za łby i powtarzali nam lata 90. XXI wiek to jest czas dla polityków i przywódców, którzy przestaną myśleć w kategoriach kadencji, a zaczną myśleć w kategoriach pokolenia. Zaczną planować na przyszłość, na 10, 15, 20 lat do przodu, bo nasze dzieci nie żyją w kategoriach niczyjej kadencji. Żyć będą w kategoriach pokolenia i one będą potrzebowały i będą już słono płaciły za coś, co nam wydawało się, że mamy za darmo. Nie możemy do tego dopuścić, bo ta ziemia to nie jest coś, co dostaliśmy od naszych przodków. To jest coś, co mamy przekazać naszym dzieciom. I wreszcie chciałbym, żeby ktoś o tym głośno w polskiej polityce mówił. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Czy to jest pan ochroniarz? Gdzie? Tamten? Nie, to jest mój kolega, mój szef mojego zespołu ekologicznego. Ale jak chcecie się poznać bliżej, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś personalne pytania, albo jeszcze jakieś trudniejsze? Że sobie poradzimy z tym. Jeśli nie, to bardzo dziękujemy za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że tu kiedyś coś wyrośnie. Bo wiem, że władze Skierniewic teraz podejmują już różne próby rewitalizacji i wprowadzania zieleni do miasta, ale to miejsce musi też w symboliczny sposób znowu się zazielenić, jeżeli mamy zacząć myśleć o tym, o czym mówiłem przed chwilą zupełnie poważnie. Wszyscy widzieliśmy w Polsce te zdjęcia sprzed tego betonowania i kostkowania i po. Miasta już dzisiaj z tym poziomem świadomości ekologicznej odchodzą od tej betonozy. Odchodzą od tego pomysłu, że na wszystko najlepsze jest kostka Bauma. To jest też zmiana świadomości, która w nas nastąpiła, tylko musimy się też nauczyć naprawiać nasze błędy, które już wcześniej żeśmy popełnili. Ja jako prezydent będę bardzo chętnie wspierał w tym samorządy, nie tylko przy pomocy legislacji, ale też i przyjeżdżając, wspierając, pokazując, gromadząc ludzi wokół fajnych, ekologicznych inicjatyw. Dziękuję wam jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo. Dzięki Przemku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.